VR to Virtual Reality, czyli wirtualna rzeczywistość. Wykorzystujemy ją na zajęciach, na przykład ucząc lepszego radzenia sobie ze stresem, ucząc relaksacji, ale mamy także genialną symulację VR-ową do odpowiadania na różne trudne problemy w firmie, czyli taką grę symulacyjną, w której musimy wybierać różne rozwiązania, takie praktyczne, bardzo mocno, które rzeczywiście w firmach są dosyć dużymi dylematami. Tutaj możemy przetestować to sobie w bardzo realnych warunkach, ale jednocześnie wirtualnych, czyli nikomu nie dzieje się krzywda, a my sprawdzamy różne rozwiązania i sprawdzamy również to, jak zareagowaliby na przykład nasi pracownicy. Efekt był piorunujący. Nie spodziewałam się, że przeniesie mnie to w taki cudowny świat relaksu, spokoju. Fantastyczne jest to, że Wyższa Szkoła Bankowa już dzisiaj używa tego na zajęciach, bo na pewno w przyszłości będzie to wykorzystywane zarówno w biznesie, jak i typowo w psychologii, na przykład do leczenia traum czy różnych zaburzeń związanych z naszą psychiką, ale także do różnych symulacji biznesowych. My robimy to już dzisiaj i to jest genialne. Jest to dla mnie coś zupełnie nowego i takie, powiedziałbym, wow. Coś, czego do tej pory nie doświadczyłem i na pewno widzę przed tym wielką, wielką przyszłość. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że po pierwsze wyjdzie to tak dobrze, a po drugie, że będzie to takie realistyczne. Naprawdę zakładając te gogle, przenosimy się do innej rzeczywistości. I tam mogą się dziać niesamowite rzeczy. Możemy pięknie wykorzystać te gogle w edukacji. I znowu to podkreślę, przyszłość jest dzisiaj, przyszłość edukacji również. To znaczy dzięki tym goglom możemy pięknie wykorzystywać nową technologię do edukowania z różnych wspaniałych dziedzin nauki.